Hej, jakiś czas temu napisał do nas jeden z widzów, który, tak się składa, dostał ostatnio wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia rezerwy wojskowej, o których mogliście już słyszeć. I postanowił on podzielić się z nami wrażeniami, które sobie wspólnie przeczytamy i skomentujemy. A zatem, 40-letni informatyk na ćwiczeniach rezerwy, czyli 2 tygodnie wyrwane z życia. Kilkanaście lat temu skończyłem studia na kierunku informatyka. Zaraz po studiach dostałem bilet do wojska i spędziłem tam 3 miesiące. Od tego czasu, poza okazjonalnym wezwaniem do Wojskowej Komendy Uzupełnień, nie miałem żadnych kontaktów z wojskiem i, szczerze mówiąc, odpowiadało mi to zupełnie. W tym roku coś się zmieniło i dostałem z Wojskowego Centrum Rekrutacji powołanie na ćwiczenia rezerwy na 2 tygodnie za 2 tygodnie. Złożyłem odwołanie, ale kilkoro małych dzieci, prowadzenie własnej działalności gospodarczej i prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie przekonało szefa WCR do zwolnienia mnie z ćwiczeń i musiałem się na ćwiczeniach stawić. Pierwsza sprawa w ogóle. Jeżeli ktoś pracuje na etacie, to, że tak powiem, jeszcze pół biedy, ale jak ktoś ma własną, jednoosobową działalność, to zawieszenie tego na pół miesiąca i to zapowiedziane z tak krótkim wyprzedzeniem, to może być bardzo poważny problem i to może powodować bardzo poważne straty dla tej osoby. Nie tylko w formie straconych, niezarobionych pieniędzy, ale też straconych kontaktów, straconych klientów, no bo nie macie kto zastąpić w tym czasie. Niektórzy, na przykład klienci, może po prostu pójdą gdzie indziej i być może niekoniecznie wrócą. A rekompensata wypłacana z tego tytułu dla przedsiębiorców jest na podstawie tam średniej zarobków, ale jest też nie wyższa niż 2,5-krotność średniego wynagrodzenia. I z tymi rekompensatami też już były doniesienia, że bywają problemy i opóźnienia w ogóle z ich wypłacaniem. I czytamy dalej. Najkrótsze podsumowanie tego, co tam się działo, to ćwiczenia z leżenia. Do jednostki stawiała się mniej niż połowa tych, którzy byli wezwani. Średnia wieku to około 45 lat, przy czym najmłodsza osoba miała lat 38. Byli tam ludzie, którzy w wojsku byli prawie 30 lat temu i potem byli kilka razy na ćwiczeniach oraz byli wojskowi zawodowi. Pierwszego dnia po wypisaniu kwitów danymi, które jednostka już miała, zostaliśmy ubrani w używane mundury, zakwaterowani na kompanii i przeszkoleni z BHP i PPOŻ. Wszystko skończyło się przed obiadem i poza posiłkami nic więcej tego dnia się nie zdarzyło. Następnego dnia, po spotkaniu z dowódcą jednostki, zaczęły się zajęcia, a raczej to, co powinno było nimi być. Mieliśmy przewidziane zajęcia sportowe, ale nie dostaliśmy strojów sportowych. Miały być ćwiczenia ze strzelania, ale nie starczyło dla nas amunicji, więc dla chętnych były zajęcia ze strzelania na sucho z trenażerem. Po południu pokazano nam sprzęt, który jest przydzielony do naszej kompanii. Wszystko zostało omówione, pokazane, można było dotknąć, wejść, usiąść i popytać, jeśli ktoś chciał. Trzeciego dnia po południu pojawił się żołnierz, który opowiedział nam, jakie są cele jednostki, czym w razie wojny będziemy się zajmować. Gość wiedział, o czym mówi, znał się na swojej robocie i wyczerpująco opowiedział o sprzęcie, którym zajmuje się w jednostce. Na tym w zasadzie skończyły się sensowne zajęcia. Mieliśmy 2 wyjścia na poligon, ale na jednym zrobiliśmy sobie ognisko, a na drugim chyba znów pokazywali nam jeden z wozów, który jest w jednostce. Pobudka była jak w znanej piosence wojskowej, godzina 5:30. Potem poranny rozruch fizyczny, potem śniadanie i zazwyczaj leżenie na pryczach, z małymi przerwami, do obiadu. Po obiedzie przerwa i być może jakieś zajęcia po południu. O 18:30 można było wyjść do sklepu lub domu, jeśli ktoś mieszkał w pobliżu. O 21:30 na kompanii wszyscy idą spać. Cały drugi tydzień minął w zasadzie na chodzeniu na posiłki, leżeniu na łóżkach, okazjonalnie przerywanym wyjściem na jakieś zajęcia, które odbywały się na papierze. Możesz pomyśleć, że przecież to nie miało sensu i tak dokładnie było. Jedyny plus tych ćwiczeń to plus 2 kg na wadze, których się nabawiłem. Były osoby, którym to odpowiadało, ale większość podzielała moją opinię, że jeśli już muszą być ćwiczenia, a patrząc co się dzieje za wschodnią granicą to tak, to powinny mieć jakiś sens, trwać maksymalnie tydzień i być zapowiadane z dużym wyprzedzeniem i odbywać się co rok lub 2. Tak tutaj dodam, że jak być może pamiętacie z jakichś poprzednich materiałów, ja nie mam nic przeciwko samej idei poboru w razie wojny czy poważnego zagrożenia wojną, ale to, że sama idea jest dopuszczalna, to nie znaczy, że każde jej wykonanie ma sens. A to, co tutaj zostało opisane, sens ma raczej niewielki. I dalej. Można się zapytać, dlaczego tak to wygląda. Z tego, co zdążyłem się zorientować, to Wojskowe Centrum Rekrutacji narzuca jednostkom, kiedy i ilu żołnierzy mają przeszkolić z niedużym wyprzedzeniem. Zanim dowódca jednostki przekaże kompaniom, że będą szkolić żołnierzy, mija kolejne kilka dni, a na koniec kaprale, którzy mają szkolić rezerwistów, dowiadują się 2 dni, a nawet do 2 godzin przed zajęciami. Prowadzący regularnie żalili się, że oni na danym temacie się nie znają, więc najwyżej przeczytają, co mają napisane w tak zwanym konspekcie. Kiedy mieli mówić o tym, na czym się znali, mogli spokojnie mówić godzinami bez kartki.
Niestety w wojsku sprawdza się głównie papiery. Jeśli papier się zgadza, to znaczy, że zajęcia się odbyły. Kwit się zgadza, to jest ok. I to jest kolejny objaw takiego problemu, który jest być może trochę typowym problemem polskich w ogóle organizacji i rządów w ogóle, czyli biurokratyzacji przerośniętej niemiłosiernie. To znaczy z powodów politycznych, ja nie mówię, że to są złe powody, ale jest to proces polityczny, zlecane jest coś w tym momencie, w tym wypadku przeszkolenie rezerwistów, jest coś zlecane na papierze przez ludzi, którzy nie mają żadnej styczności z praktycznym przedmiotem tego, co jest zalecane. A potem jest to sprawdzane na papierze bez przedmiotowej weryfikacji. I tak się tworzą systemy, które mogą działać niemal w nieskończoność, stwarzając pozory tego, że coś pożytecznego się dzieje, bo przesyłane są papiery nawzajem, prawda? Są przybijane zatwierdzenie, wystawiane certyfikaty i tak dalej, ale tak naprawdę postęp w realnym załatwieniu czegokolwiek jest bardzo, bardzo nikły. I mówiłem, że może to działać niemal w nieskończoność, bo wcześniej czy później zderzy się to w jakiś sposób z praktyczną weryfikacją tego, czy to faktycznie zadziałało, która nie będzie patrzeć na potwierdzenia i zaświadczenia, tylko w tym wypadku będzie patrzeć na zdolność bojową. I ja nie mówię, że wszędzie na każdych ćwiczeniach są takie problemy, bo to jest jedna relacja, tak? Ale widząc, że tak powiem, pośpiech, z jakim jest to wszystko załatwiane, byle tylko podbić właśnie pieczątkę, że tak przeszkoliliśmy, to czego innego można by się w ogóle spodziewać? Zwłaszcza, że dodajmy też, jak pisze widz, po przeczytaniu komentarzy pod tym filmem porucznika Piotra Powałki, też link będzie w opisie, mam wrażenie, że nie tylko w mojej jednostce te ćwiczenia to kompletna strata czasu i pieniędzy. Natomiast dalej jest też opisane już kilka, że tak powiem, szczegółów i ciekawostek, które z tego co wiem niektórych ludzi też bardzo interesują. A mianowicie, w kwestii jedzenia w wojsku było naprawdę przyzwoite i było go dużo. Posiłki smaczne, świeże i estetycznie podane. Często dodatki w stylu jogurt, banan, wafelek, budyń, etc. Warunki na kompanii przyzwoite, ale poniżej standardów motelowych. Do dyspozycji była pralka, można było bez problemu wyjść do sklepu po zajęciach. Nie było żadnego znęcania się, krzyku, a żołnierze, którzy się nami zajmowali, starali się zmniejszać ilość absurdów i zaradzić nim w miarę ich możliwości. Im nasz pobyt w jednostce tylko zaburzał tryb pracy. Wyjazdy, serwisowanie sprzętu, egzaminy do zaliczenia itd. I mieli więcej roboty, sami nie widząc w tym większego sensu. Zresztą sami mówili, że wielokrotnie zwracali uwagę sekcji szkoleniowej, co jest bez sensu. Jak można zajęcia poprowadzić tak, żeby była z nich jakakolwiek korzyść i tak dalej. Niestety to było wołanie na puszczy, bo co tam jakiś kapral może wiedzieć w cudzysłowie. Sprzęt w jednostce był straszliwie zróżnicowany. Od muzealnych pojazdów z lat 70. po sprzęt pachnący nowością. Nowy sprzęt był zasadniczo chwalony przez żołnierzy i sensowny. W internecie pojawiały się pytania, co będę robić w wojsku, jeśli w cywilu zajmuję się tym a tym. Odpowiedź jest prosta. Tym, jaką masz specjalność wojskową, a jeśli jej nie masz, to możesz trafić wszędzie. Kierowca, mechanik, sanitariusz, strzelec, kucharz czy wartownik. Podsumowując, były to 2 tygodnie wyrwane z życia, które na nic się nie przydały. Kosztowały mnóstwo pieniędzy rezerwistów i państwo. I tak jak pisałem, jedyny ich plus to plus 2 kilo na wadze. Całość przy dobrej organizacji można by upchnąć w jeden dzień bez jakiejkolwiek straty na przekazanej wiedzy, bo było jej tak bardzo mało. Tak już od siebie. Dlatego też, że z tego co czytamy, patrząc na to wszystko, to nie jest tak, że cały ten proces jest kompletnie bezsensowny, ale w tym wypadku, w tej formie, jak jest to zorganizowane, jest to właśnie zorganizowane w sposób tragiczny i nastawiony wyłącznie na załatwienie formalności, a nie na uzyskanie jakichkolwiek wyników w teoretycznym celu tego wszystkiego. A tymczasem może czysto hipotetycznie naprawdę dałoby się to po prostu zorganizować inaczej. Na przykład zamiast wyrywać ludzi z życia na 2 tygodnie bez zapowiedzi, to może rzeczywiście choćby zorganizować to w 2 weekendy, jeden po drugim na przykład, tak? To jest tylko przykład, ja się nie znam na organizacji takich rzeczy, tylko tak tutaj spekuluję. Ale z tego co widziałem, też zauważmy, że temat całych tych szkoleń pojawia się od jakiegoś czasu w internecie, ludzie to opowiadają, jak to wyglądało i robi się powoli z tego trochę szumu, właśnie z tego, jak źle zorganizowane jest to całe, bardzo drogie i bardzo poważne przedsięwzięcie, no bo to jest bardzo poważna sprawa, przygotowywanie ludzi na ewentualność wojny, która nie jest wcale nierealna obecnie, więc kto wie, ja nie mówię, że tak będzie, ale dobrze by było hipotetycznie, gdyby dotarł ten szum do kogoś decyzyjnego, komu faktycznie mogłoby zależeć na zorganizowaniu tego skutecznie.
jeżeli taka osoba istnieje. Ale kto wie, może istnieje. Ale też, żeby to się udało, no to po prostu musiałoby się zrobić o tym dostatecznie głośno. Więc, jeśli ktoś chce, to zapraszam po prostu do podawania tego dalej, ponieważ to jest relacja z pierwszej ręki osoby, która widziała i przeżyła, że tak powiem, jak to w jej wypadku wyglądało. I to tyle. Przypominam na koniec, że jeżeli komuś się podobają tego typu koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, to tradycyjnie zapraszam do naszego sklepu na zależy.pl i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.